Witajcie, ja jestem Sarge, a wy oglądacie unboxing gry Ratchet & Clank Nexus, czyli kolejnej części serii łączącej w sobie elementy platformówek i strzelanin. Gra ukazała się w Polsce 20 listopada w wersji pudełkowej, a już od ponad tygodnia jest też dostępna w cyfrowej wersji na PlayStation Network. Ja postanowiłem poczekać na wersję pudełkową i teraz wam ją rozpakuję przy okazji zapowiadając serię Zagrajmy Wy, ale wszystko po kolei. Najpierw się zabierzmy za właściwe rozpakowanie pudełka. Dobrze. To był bardzo krótki proces. Z przodu mamy oczywiście naszych głównych bohaterów, czyli Ratcheta i Clanka. Z boku jest logo gry i z tyłu podstawowe informacje. Wszystko, co ważne, w języku polskim. Bardzo fajnie, bo taka gra powinna wychodzić po polsku. I fajnie, że znowu właśnie kolejna część serii się w tej polskiej wersji ukazała. Zobaczmy teraz, co jest w środku. Po pierwsze jest instrukcja, z tego co policzyłem jest 20 stron, tutaj kolorowo, ale w środku już instrukcja jest czarno-biała, ale co ważne też po polsku, więc jeśli by to tutaj kogoś interesowało, no to jest to jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy to mamy do czynienia z w miarę obszerną instrukcją. Z tyłu jest reklama gry Tearaway, która wychodzi w tym miesiącu na PlayStation Vita. A tak z kolei prezentuje się sama płytka, w oczy rzuca się duże nasycenie fioletowego koloru. Ponieważ jest to standardowe wydanie gry, no to by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość pudełka, ale tradycyjnie robię ten unboxing, żeby wam zapowiedzieć po prostu serię Zagrajmy w Ratchet & Clank Nexus. Kolejne odcinki powinny się pojawiać codziennie, a w chwili, gdy to oglądacie, to myślę, że pierwszy odcinek pojawi się jeszcze dzisiaj. Tak więc do usłyszenia w pierwszym materiale. Cześć!